Dzień dobry Cześć i Czołem. Dzisiaj będzie o agresji. O agresji, yy, które, którą doświadczają dzieci z zespołem Aspergera w szkole, ale także agresji, jaką przejawiają dzieci z zespołem Aspergera w szkole. Tak się dziwnie składa, że, że spotykając się z rodzinami, z dziećmi, nawet z dorosłymi osobami z zespołem Aspergera oraz patrząc na życie swoje, swojego synka. Często ten temat agresji się przewija, ale nie dlatego, że agresja po prostu występuje jak w większości szkół, u, u większości dzieci prędzej czy później, tylko dlatego, że um, radzenie sobie z agresją w przypadku osób ze zespołu Aspragera jest specyficzne, jest trudne i. i, i, i i wywołujemy tą agresję. Nawet w życiu dorosłym często wywołujemy agresję. Zacznijmy sobie od tego, że jesteśmy, że jesteśmy ofiarami tej przemocy i agresji. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy nieco inni. Zawsze inność wywołuje jakby takie poczucie, Lęku w otoczeniu, a na poczucie lęku często ludzie reagują agresją, więc to jest pierwszy powód agresji, że, że ktoś jest nieco inny, że dziecko jest inne, inaczej się zachowuje w standardowych sytuacjach, nie śmieje się razem z innymi dziećmi, nie należy do paczki, ma jakieś specyficzne zachowania, tarza się po ziemi, ma specyficzne zabawy, jest bardzo głośno albo jest bardzo ciche. Ta inność już sama w sobie może wywoływać agresję. Dwa, że my obracamy się w schematach. My obracamy się w rutynach codziennych, to wywołuje w nas potrzeby, zaspokaja w nas potrzeby bezpieczeństwa. Natomiast, jeżeli złamiemy tą rutynę, dzieje się coś niestandardowego, no to zwłaszcza dzieci mogą reagować na to agresją, gdyż agresja jest mechanizmem obronnym polegającym na tym, że nie potrafimy sobie poradzić z problemem. Nie potrafimy osiągnąć jakiegoś celu. Pojawia się frustracja i ta frustracja w różnorodny sposób jest odreagowywana. Radzimy sobie z tą frustracją w różny sposób, między innymi z agresją. No, Im ktoś jest bardziej prymitywny, tym łatwiej, w tą, tym łatwiej mu w tą agresję wejść, dlatego że agresja jest takim dziecięcym sposobem reagowania na frustrację takim, można powiedzieć, dziecinniałym, a dzieci są dziecinne. Więc tym, tym więcej, tym częściej to, to akurat będzie dotyczyć dzieci. Agresja wśród osób z zespołem Aspergera jest również tym spowodowana, że my mamy problem z akceptowaniem świata innego niż ten, który sobie wyobrażamy, na który jesteśmy przygotowani. Tak? Mamy dość takie sztywne ramy myślowe sztywne ramy zachowania, które akceptujemy. Gdy wyjść poza te ramy, to już czujemy się zestresowani. I, i, i jak powiedziałem wcześniej, no stres, frustracja, to wszystko się łączy. Frustracja powoduje, że agresja również występuje. No i co robić w takiej sytuacji? Po pierwsze, mówimy cały czas o sytuacji szkolnej. Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, dyrekcja powinna zadbać o to, żeby dziecko miało zawsze dokąd... Pójść z problemem, żeby dziecko nie bało się powiedzieć, przyznać, poprosić o pomoc, gdy jest ofiarą tej agresji. Przemoc w szkole ma największe znaczenie i jest najbardziej rozłożysta właśnie wtedy, kiedy dzieci boją się donosić wręcz o tym, że spotyka je przemoc, i właśnie tutaj słowo donosić jest kluczem, bo często ofiary hmm, przemocy, ofiary agresji z innej strony boją się najzwyczajniej w świecie się boją. Donieść, gdyż zostaną wtedy wyzwani jeszcze bardziej przez grupę, przez kolegów, przez koleżanki, że, że są kapusiami i ostracyzm, narażają się na ostracyzm, na wykluczenie społeczne. Więc szkoła nie może dopuszczać do takiej sytuacji. Tutaj czujność pedagoga, czujność wychowawcy się liczy, czujność tego, co się dzieje na przerwie, w trakcie dyżurów, żeby nauczyciele sami w sobie interweniowali, gdy ta agresja, przemoc się pojawia, zanim jeszcze uczniowie zanim jeszcze uczniowie sami się decydują na taki krok, jak, jak, jak interwencja, jak doniesienie. Jak, no to, to jest kluczowe. Prewencja, a nie reagowanie na, na zastaną sytuację. Druga część agresji to jest agresja, jaką my, jaka, jaka spotyka innych ludzi z naszych rąk, tak? Mamy często problem z agresją, wynikający właśnie z tego, że ktoś nas rozdrażnia, nie potrafimy przegrywać, nie potrafimy przyjąć, że, że może być inaczej niż my to sobie wyobrazimy, niż my, my to chcemy. Na przykład, u mnie w życiu jest tak, że mm, i, ja jestem człowiekiem, który zrobi wszystko, żeby otoczenie było takie, jak ja tego oczekuję, i, i, i dążę do tego. I, I niestety wysoką za to cenę muszą płacić inni, moi bliscy, moja rodzina. No, przez to się rozwiodłem, właśnie. No, jestem kim jestem. Nie potrafię znieść, tolerować innego scenariusza niż ten, który, który ja sobie postanowię, niż, niż będzie. Ale to można wykorzystać, słuchajcie. Osoba, która nie zgadza się na tym, żeby świat był. Inny niż, niż ja sobie wyobrażam, taka osoba jest często na fagę złota, bo dąży do celu, bardzo silnie dąży do celu, żeby nie powiedzieć po trupach, dąży do celu. Stąd też czasem niektórzy aspergerzy, zwłaszcza dorośli, są utożsamiani przez społeczność takim psychopatą, który za wszelką cenę dąży do celu. Zwłaszcza że psychopata jest obojętny często na uczucia, emocje innych ludzi. Bo po prostu jego emocje i uczucie są na pierwszym miejscu. No a tutaj jest analogia taka, że my też od, odstawiamy na bok uczucia i emocje innych ludzi, gdy na przykład tych emocji nie rozumiemy, gdy nam brakuje empatii, bo po prostu my nie wiemy, że krzywdzimy drugiego człowieka. Stąd też wydaje się często, że dorosły asperger może być kimś w rodzaju psychopaty, który niszczy, który jest toksyczny, szkodliwy, który okazuje tą agresję zawsze, gdy coś jest nie po jego myśli. To jest problem dorosłych osób z zespołem Aspergera, dlatego już w trakcie dzieciństwa warto przyzwyczajać ucznia, warto przyzwyczajać dziecko, że świat jest troszeczkę inny e, niż to, co te dziecko sobie zaplanuje. Przyzwyczajać go do, do przegrywania, przyzwyczajać go do porażek i nie do tego, żeby... do czynstych podrażek, ale przyzwyczajać go do tego, żeby mógł z takiej porażki się podnieść, żeby go ta porażka nie przewróciła, nie ruszyła, nie, 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 nie wprowadziła go w jakieś kompleksy, żeby on mógł tą porażkę zbagatelizować, łatwiej ją przeżyć. To jest bardzo ważne, żeby nauczyciele też pozwalali na porażkę uczniom zespołem Aspergera, pokazywali im, jak z tej porażki się podnieść, jak iść dalej i jakie lekcje z tego się wynosi, żeby wyjście z porażki nie, nie polegało tylko na tym, żeby jak najszybciej zapomnieć: o ja. Przewróciłeś się, o patrz, mucha, leci mucha. No, zajmij się tą muchą. Tylko, żeby po takiej przewrotce przedyskutować, co się dzieje, ale przecież oczywiście nic strasznego, aż tak strasznego się nie dzieje, żebyś nie mógł sobie żyć dalej, Jasiu. Więc, ym, odpowiednie uczenie, jak się obchodzić z niepowodzeniami w życiu, żeby ciebie nie przewróciły te, te, te porażki, to jest jeden z bardzo ważnych elementów, jak radzić sobie z agresją. Pamiętajcie, że gdy mamy uczniów z zespołem Aspergera, uczniów z spektrum autyzmu w szkole, bardzo ważne są zasady, konsekwentne przestrzeganie tych zasad i wyciąganie konsekwencji wobec osób, które te zasady łamią. I to też dotyczy nie tylko osób z autyzmem, ale wszystkich dookoła tych osób z autyzmem. Kiedyś miałem praktyki w szpitalu psychiatrycznym, gdzie miałem okazję obserwować. Był, był sobie Bartek i jego kolega, nie pamiętam już imienia. Bartek miał zespół Aspergera. I ten kolega podał zeszyt Bartka w klasie. Ja to już chyba opowiadałem raz. Ten kolega nie dostał żadnej kary, mimo że Bartek prosił o tą karę dla swojego kolegi, w związku z czym Bartek pewnej. Znaczy tej samej nocy, kiedy, kiedy kolega podarł no, zeszyt, znaczy tej samej doby, w nocy sam wymierzył sprawiedliwość koledze i zaczął go okładać pięściami, co się dzieje, dlaczego tak dziecko zrobiłeś, co to w ogóle ma być. No, Bartek wytłumaczył, że po prostu nie było żadnych konsekwencji, a mój kolega miał przewinienie, bo podarł mi zeszyt. Więc pamiętajcie, nauczyciele, jeżeli wprowadzacie zasady, to dzieci neurotypowe mogą... mogą Y, przymknąć oko na ich niestosowanie, jakoś tam się ucieszyć, ale osoby ze spektrum aspergera, osoby ze spektrum autyzmu będą bardzo zgorszone, jeżeli tych zasad y, y, nie będziecie y, przestrzegać. To, to, to jest właśnie kluczowe. Poczucie bezpieczeństwa, przestrzeganie zasad, poczucie bezpieczeństwa, aby każdy mógł y, poskarżyć się, aby każdy mógł poradzić coś się y, psychologa, psychiatry właśnie poradzi się, co zrobić, bo ktoś mi zaraz za skórę, ktoś mnie uderzył, tutaj mi rozwalił plecak. No, powinien być taki, taki oddział, który zawsze konsekwentnie na to reaguje i pani wychowawczyni, na przykład pan, pan wychowawca powinien również być konsekwentny wobec wszystkich uczniów w otoczeniu osoby z zespołem Aspergera, w otoczeniu osoby z zespołem Aspergera. To właśnie podstawa do radzenia sobie z agresywnymi dziećmi wokół osoby z zespołem Aspergera oraz z radzeniem sobie z agresją w zespole Aspergera. Chcesz, żeby. Co robić, gdy dziecko wpadnie już w tą agresję? Dziecko ze aspergera. Po pierwsze, odciąć go od bodźców. Um, jeżeli wokół niego jest dużo dzieci, które się śmieją, jest głośno i tak dalej, wyprowadzić go, um, poprosić go o przejście gdzieś indziej. Nie tłumaczyć mu, że to jest to Maciuś, to, to i to źle zrobiłeś, w obliczu, w towarzystwie innych dzieci. Należy go odciąć od bodźców. A jeżeli wpadł w jakiś wszał, w panikę, zamknął się w sobie. Poczekać, aż się uspokoi, dziecko wyciszy. Jeżeli lubi dotyk, to go pogłaskać po plecach, poczekać z nim. Dopiero jak się uspokoi, jest w stanie jakiekolwiek logiczne argumenty do siebie, do siebie przyjmować. Tak po tym. Należy z dzieckiem rozmawiać na spokojnie, może być monotonnym głosem, bez emocji, bez karania takiego nauczycielskiego włosie: Popełniłeś zło i teraz musisz, jak ty możesz tak robić. Nie. Głos powinien być neutralny, tak jakbyśmy ze zrozumieniem, jak pielęgniarz w szpitalu podchodzi do kogoś, kto się zesrał, tak? Ze zrozumieniem, aby, aby wytłumaczyć dziecko, jak robić, czego nie robić, dlaczego to jest złe pokazywać mu świat, a nie krytykować go za jego zachowania. To jest, yy, to jest takiemu dziecku niezwykle potrzebne. Nawet jeżeli będziecie to, drodzy nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie szkolni, w, kół, w kółko musieli powtarzać dziecku. Pięć, sześć razy pod rząd, bo on będzie wpadał. Tak właśnie wygląda nauka yy, odpowiednich zachowań społecznych w przypadku osób ze spektrum autyzmu. Wielokrotne powtarzanie. Uzbrojcie się w cierpliwość przy walce. Z agresją. Bardzo Wam dziękuję. Trzymam kciuki y, za prowadzenie Waszych dzieci ze spektrum autyzmu. Trzymam kciuki za nauczanie, y, za Was, nauczycieli, za nauczanie takich dzieci. Dziękuję. Miłej końcówki tygodnia życzę. Pa!